Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes, i chciałam Was serdecznie zaprosić na taki pogadankowy film. A czemu nie? Podyskutujmy o makijażach innych, a w sumie to gwiazd polskiego show biznesu. Zapraszam! To zaczynamy. Pierwszą na tapet biorę Dorotę Gardias. Ją znalazłam, to jest makijaż jakiś taki imprezowy. Wydaje mi się, że ewidentnie zrobiony przez profesjonalistę. Chciałabym zaznaczyć, tu się po prostu luźno bawimy. Wy mówicie też swoje w komentarzach, co o jakim makijażu myślicie. Ja sobie swoją opinię mówię teraz tu w filmie, ale chciałabym, żeby zaakcentować pewną rzecz. Nie będę, to nie jest po to, żeby skrytykować jakieś makijaże, bo ja od tego nie jestem. To będą tylko i wyłącznie jakieś tam moje odczucia. Postaram się wyłuskać, co mi się podoba, co jest fajnego w danym makijażu, a nie raczej jakaś mega krytyka i punktowanie, bo w ogóle ja nie jestem od tego, żeby punktować kogokolwiek za makijaż, tym bardziej, że jestem strasznie w tej kwestii liberalna i naprawdę uważam, że wszelkie kombinacje jestem w stanie zaakceptować w makijażu. I wiem, że nie każdy, ale ja mam takie podejście, że no absolutnie nie jestem od tego, żeby krytykować. I Dorota Gardias, ona ma dosyć oczy głęboko osadzone, nie? To widzimy, że ma po prostu dużo powieki ruchomej, widocznej, więc takie makijaże zawsze są fajne. Ten makijaż jest fajny, bo ma tutaj taki ciemniejszy fiolet przechodzący w taki jaśniejszy, rozdymiony. Oczywiście kreska jest, u nas w większości kreska, dla większości jest podstawą makijażu. Ja niekoniecznie, ale lubię kreski. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja się bawię często kreskami też, wymyślam z kreskami różne makijaże, więc kreska dla mnie jest zawsze na tak, ale nie jest to konieczność absolutnie. Dół powieki to jest też taki niebiesko-fiolet, fajnie zaakcentowana. Ona ma ciemną oprawę oczu, brązowe oczy, więc wydaje mi się, że ten makijaż wydobywa jeszcze więcej z jej koloru. To, co tak mam, nie zarzut, tylko po prostu te cienkie brwi. Wiecie, to jest takie, w głowie mam tą zaszłość z tych lat 90. i jakoś no po prostu tak cienkie brwi, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ona bardzo ładnie wygląda w tych cienkich brwiach, świetnie jej to w ogóle pasuje, naprawdę świetnie, ale mnie to przeraża, mnie mentalnie po prostu to jest taki powrót do starych czasów, jak widzicie, ja swoje wyczesuję, żeby mieć jak najgrubsze się da, a no, ona ma takie niteczki tak naprawdę cieniutkie. Bardzo fajnie, bo jest to jakiś cień błyszczący nałożony. Bardzo fajnie ten cień błyszczący koresponduje moim zdaniem z błyszczykiem, który ma na ustach. To jest takie, słuchajcie, idealne kombo, bo ten błysk albo on jest toperem, albo ma leciutką różową bazę i na ustach też jest coś chyba i różowego, albo to jest różowy błyszczyk, albo jest konturówka jakaś, chociaż ja tu nie widzę konturówki, słuchajcie, wydaje mi się, że to może być jakiś różowy błyszczyk. Bardzo delikatnie ma zaakcentowane boki twarzy, czyli policzki, ma troszkę bronzera, nie widzę czoła, ciężko powiedzieć, ona ma też taką fryzurę, że fryzura daje cień, więc też niekonieczny jest tam raczej bronzer. Ona ma piękną buzię, więc tu tak naprawdę co nie zrobimy, to będzie pięknie, ma fajne rzęsy, widać, że to są jej rzęsy, nie ma żadnych doklejek. Mogę się oczywiście mylić, ale tak mi się wydaje, że ma po prostu swoje rzęsy wytuszowane. No wygląda przepięknie w tym makijażu. Dalej biorę na tapetę Cielecką i to jest moja ulubiona aktorka. Kocham ją, uwielbiam, dlatego szukałam jej, jakie tam sobie makijaże może mieć zrobione. Też myślę, że przez makijażystkę.
I ona ma taką skórę alabastrową, chociaż nie na wszystkich zdjęciach to widać. Wydaje mi się w ogóle, że ma źle, akurat na tych zdjęciach, co wyszukałam, że ma źle przypudrowaną twarz. Ale to się zdarza najlepszym, więc jakby ciężko jest czasami... No ogólnie puder potrafi przy zdjęciach, przy kamerach zrobić nam krzywdę, więc czasami przesada albo nieodpowiednie użycie pudru powoduje właśnie takie wybielenie dziwne. I tak u niej mi się wydaje, że to do tego mogło dojść, ale spójrzmy na jej oczy. Ogólnie ona jest dla mnie piękna, niesamowitej urody. I tak, też ma, słuchajcie, tak zaróżowione leciutko usta, mi się ostatnio też to podoba i pytaliście mnie, co ja mam za pomadkę w jednej z moich shortsów i to jest, słuchajcie, pomadka, której bardzo długo szukałam, bo takiego koloru nie znajdziecie prawie nigdzie, więc to jest Elizabeth Arden Pink Petal i to jest przepiękny róż. Naprawdę, to jest przepiękny, blady róż. No niesamowicie ja się w nim czuję, uwielbiam tę pomadkę. A jeszcze z jakąś ciemniejszą, różową konturówką, konturówek sobie nakupowałam, więc mam do wyboru do koloru. To w ogóle już petarda. Ale wracajmy do tego makijażu. Dosyć dużo różu, nie do końca widzę jakieś takie przybrązowienie, wydaje mi się, że ma sam róż. Ale bardzo jest jej w niej do twarzy i niektórzy z Was mogą powiedzieć, że wygląda jak chora. Dla mnie nie, dla mnie właśnie jej skóra dostała życia dzięki temu różowi. Róż idealnie koresponduje z oczami, kolorystycznie, tonacyjnie, po prostu dla mnie jest tu perfekcyjny dobór wszystkiego. Widać, że brwi ma bardzo naturalnie zrobione, nic tu, to są jej brwi, nawet chyba nie ma dorysowanych żadnych takich, wiecie, włosków, nic, po prostu zostawię, może delikatnie na żel, ale generalnie i to zobaczcie, bardzo dobrze wygląda, ona nie ma równych brwi, ale to wygląda bardzo dobrze, to się po prostu idealnie z nią wpasowuje, ona taka jest, więc po co się zmieniamy, nie? Oczy. Ma zaczernioną linię rzęs, górną i dolną i ktoś zaraz powie, znaczy ja nie chcę mówić, co Wy możecie powiedzieć, bo ja liczę na to, że Wy się wypowiecie na ten temat, ale po prostu z opinii, jakby czytając wiele komentarzy, nie tylko pod moimi filmami, ale pod filmami też innych, że zawsze jest taki zarzut, masz małe oczy, dlaczego je sobie czernisz, jeszcze je sobie zmniejszasz. Jeżeli robisz wieczorowy makijaż, to moim zdaniem Twoja wielkość oczu nie ma znaczenia. I moim zdaniem to jest jakiś wieczorowy makijaż, to jest jakaś impreza wieczorowa. I tu jest po prostu zaznaczone w ogóle oko, ono będzie w ogóle widoczne dzięki tej czarnej kresce, temu czarnemu obrysowaniu tak naprawdę oka. Poza tym ona ma taki niby niechlujny, ale tak naprawdę bardzo dobrze przemyślany makijaż oczu. To znaczy tak, ma użyte brązy bardzo chłodne, wręcz idące w podtonach fiolety, które idealnie dalej korespondują z jej tonacją cery, co się możemy przyjrzeć na szyi. Idealnie to widać i kolejna rzecz, tu jest takie lewe zdjęcie, na którym troszeczkę inaczej wygląda na bardziej brązową, ale mówię, to może być kwestia pudru, że tu jest tak wybielona, natomiast mimo wszystko jest to bardzo jasna karnacja, nie oszukujmy się. Oczy wyglądają obłędnie, są hipnotyzujące, są zauroczające, wręcz uważam, że przyciemnił kolor jej oczu, że ta tęczówka się stała taka fajna, intensywna. Bardzo fajnie też cień poprowadzony w taką jakby, w taki układ jakby chiński. No, spłaszczający trochę te oczy i u niej faktycznie one w tym momencie wyglądają tak dosyć tu i dół, tak spłaszczająco, ale mi się to strasznie podoba. Wydaje mi się, że to jest idealny dla niej makijaż, że po prostu ktoś perfekcyjnie wyczuł jej urodę. Dobrze, lecimy dalej. I dalej, słuchajcie, to mamy cichopek.
U cichopek bardzo mocno widać różnicę przed makijażem i po makijażu. Dla mnie, i tu zwróćcie uwagę, cichopek przed makijażem ma tak opadającą powiekę, że kurczę, ja takiej opadającej nie mam, bo jednak u mnie, nawet jeżeli opada, to i tak u mnie widać troszeczkę chociaż tej powieki ruchomej, a u niej mam wrażenie, że ona, ta powieka opadająca wręcz leży na rzęsach. I teraz, jak widzicie, makijażem został wykonany taki zabieg doczepiania, doklejania jej rzęs, czy kępek, czy połówek, na pewno nie całościówki. Podejrzewam, że to są raczej kępki. Podkreślanie tego, malowanie tych poduszek, bo ona dosłownie ma takie poduszeczki, malowanie tych poduszek takim cieniem neutralnym, dół powieki i zobaczcie, jak zupełnie inaczej się zmienia twarz. U cichopek rzęsy bardziej robią robotę niż jakiś makijaż oczu. Ona ma tu wykonany makijaż oczu i to widać. Ale po prostu te rzęsy jakby robią robotę, zakrywając opadającą powiekę i wygląda nieziemsko i boska. W czerwonej pomadce to jest w ogóle super, bo ma fajne usta, ale też ma malowane ewidentnie usta w sposób powiększający, tak jak ja zawsze robię. I to widać, bo ona nie ma dużych ust, a jednak w tej czerwonej pomadce spore. Oczywiście ona nie ma urody alabastrowej, więc ma sporo bronzera nałożonego i widać, że takie konturowanie dosyć bogate, bardziej konturowanie nawet niż róż. Dosyć spore rozświetlenie twarzy, no i brwi. Ona ma tak, że tu ma dosyć szeroko, a tu ma cienko, a tu widać, że ma dorysowywane włoski i tą część jakby pogrubianą, ale też wydaje mi się, że u niej właśnie to świetnie się komponuje z całym tym makijażem, naprawdę to bardzo dobrze u niej wygląda. No i w ogóle tak jak widzimy ją sauté, to że tak powiem ten kolor oczu jest taki nie wiadomo jaki, ale jak ma dopracowany makijaż i właśnie tak jakby odgarnięte wszystko, co ma mieć, odgarnięte tymi rzęsami do góry, to te oczy są hypnotizing, że tak powiem, zielone, piękne, jasne. Super, moim skromnym zdaniem. Też aktorka, którą bardzo lubię, chociaż ona strasznie mi się z M jak miłość kojarzy, Kożuchowska, ale bardzo ją lubię przede wszystkim jako kobietę, a uważam, że ma potężną klasę i tak naprawdę zawsze jest wyfryzowana, pięknie ubrana, elegancka. I ona w sumie taką ikoną elegancji jest już wiele, wiele lat. I tu akurat znalazłam jakiś taki makijaż rockowy, bo ma też fryzurę rockową i makijaż też jest rockowy. Ona też nie ma jakichś dużych oczu, na pewno większe niż cielecka, to widać. No i ona ma przepiękny wewnętrzny kącik, nad czym ja na przykład ubolewam, bo ja mam bardzo zaokrąglony. Ona widać, że ma bardziej taki idący w dół, czyli już siłą rzeczy tą ma przedłużoną linię. I nawet jak jeszcze go podkreśli się czarną jakąś linerem, kreską, czymś, to jeszcze bardziej te oczy są takie... Niesamowicie to wygląda. Także ona, zobaczcie, też ma dookoła, mimo że nie ma dużych oczu, dookoła ma czarną linię. Tu ma bardziej rozdmioną, taką niechlujną, taką bardziej... Ten makijaż jest taki grunge'owy, ale też taki sposób francuski, bym powiedziała. Czyli taki bardzo szybki, ale jest to zdecydowanie coś przemyślanego. Tutaj nie wiem co do pomadki, bo z jednej strony pewnie miała, może się zjadło i po prostu występowała na jakimś, jadła, piła i już nie ma tej pomadki, bo widać, że ma tutaj raczej swój kolor ust, piękny zresztą, taki bladoróżowy, niesamowity. Bardzo wszystko jest tu stonowane, delikatne, przemyślane. Ten makijaż jest taki naturalny, oprócz tych oczu, które są dosyć grunge'owe, ale cała reszta właśnie przez to jest delikatniejsza, żeby nie narzucać się jeszcze bardziej i tymi bronzerami i tak dalej. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że też ma raczej naturalne brwi,
że nie ma tutaj za bardzo, nie ma wyrysowywanych włosków, nie ma, to jest strasznie naturalny makijaż, to są jej brwi, też dosyć takie cienkie, więc ani nie są wyczesane do góry, to jest taki bardzo prosty, zwyczajny, ale jakże efektowny makijaż. I to jeszcze na co bym zwróciła uwagę, że mimo że ona ma bardzo, bardzo podobną mimikę twarzy do mojej, czyli też ma tutaj pełno zmarszczek, bo tak jak się uśmiecha, to te poduszki idą do góry, u niej jest dokładnie to samo, więc ma tutaj dużo zmarszczek, to ma bardzo fajnie zrobioną tą strefę pod okiem i też muszę Wam powiedzieć, że takie ciemne cienie idealnie niwelują te zmarszczki właśnie, dlatego że one głębiej osadzają oko, w związku z tym te zmarszczki nie przykuwają uwagi, nie są tak widoczne. Niesamowity moim zdaniem, bardzo do niej pasujący makijaż, idealnie ją odzwierciedlający. Dobra, teraz Magda Gessler. Magda Gessler to jest chyba jedyny makijaż, który... tu mam dwa zdjęcia, nie wiem, które Wam pokazać, ale może to. Magda Gessler to jest jedyny tak naprawdę makijaż, który wydaje mi się, że nosi cały czas faktycznie i to jest jej wręcz dziennym makijażem, który ma zawsze i wszędzie. I dlaczego ją wybrałam? Ona ma zawsze dosyć tapetę na twarzy, to widać, to znaczy nie w złym znaczeniu, bo on zawsze jest chlujny, fajnie zrobiony, ale jednak ona dużo tego na siebie kładzie. I nie wiem, czy ona te wszystkie makijaże robi sama, bo one wszystkie są takie same, czy ona po prostu ma na etacie makijażystkę, która dzień w dzień ją maluje. Ale przyjrzyjmy się jej makijażowi oka, bo myślę, że to on przykuwa w jej wszystkich programach, wszędzie gdzie występuje, największą uwagę. Chciałabym zwrócić uwagę, że jest to osoba no już po 60. Ona chyba w 67 czy którym się urodziła, czy chyba tak. Nie pamiętam, słuchajcie, ale jest po 60 na pewno, więc i ma bardzo dojrzałą powiekę, ona się trzyma rewelacyjnie jak na swój wiek, naprawdę bardzo dobrze wygląda, natomiast ja nie wnikam w to, czy ona jest po operacjach, czy nie, nie wnikajmy w ogóle w to, bo ona kiedyś tłumaczyła, że wszyscy jej zarzucają, że ona liftinguje się i robi operacje, a ona twierdzi, że ma nietypową chorobę, gdzie po prostu jej twarz w ogóle nie pracuje praktycznie, ma coś tam, jakiś paraliż mięśni twarzy czy coś takiego i że wszyscy jej zarzucają, że ona coś robi, a ona po prostu ma tak gładką dlatego, że ma ten paraliż, więc on nie ma mimiki na jej twarzy za bardzo. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie i nie będę w to wnikała, bo się prawdy nigdy nie dowiemy, jak jest, ale na pewno jej powieka, i to widać, jest bardzo mocno opadająca, no i ma swoje już lata. Ale jest też świetnym dowodem, moim zdaniem, na to, że da się robić mocne makijaże w pewnym wieku. Jak kiedyś Wam mówiłam, że jest taka zasada, że nie używamy szarości, ani czerni, ani ciemnych cieni w podeszłej, w takiej starszej powiece, dlatego że one jeszcze bardziej ją postarzają, no i w ogóle postarzają tą osobę. Natomiast czy Wy widzicie w jej przypadku, żeby ten makijaż ją postarzał? Ja chciałam zauważyć, że ona ma wykonywany świetny makijaż, jeżeli chodzi o jej budowę właśnie powieki oka. Ona ma bardzo małe oczy i czasami, bardzo często ma podoklejane rzęsy i jakoś też z nimi funkcjonuje. Natomiast u niej to jest zawsze cieniowanie oka od takiej czerni, szarości, zawsze ma też kreskę zrobioną. Czerni, szarości, tylko nie taką, tylko wiecie, linię rzęs ma zaczernioną. I tu są zawsze szarości idące w brązy i rozdymiane ku górze. I ma tak naprawdę pod samą brwią aż budowany makijaż oka. Mi osobiście obejrzałam ostatnio Kuchenne rewolucje, żeby się przyjrzeć jej w ruchu,
Ja nie miałam, słuchajcie, możliwości, żeby przyjrzeć się innym makijażom, znaleźć jakieś dzienne, bo na Insta wszystkie te gwiazdy, które bym chciała Wam dzisiaj pokazać i ich makijaże, na swoim Insta starają się pokazywać sauté. Nie miałam z czego wyłuskać takiej informacji, jak faktycznie na co dzień te osoby wyglądają. Nie chcę mi się wierzyć, że non-stop są sauté, ale też może tak być. A właśnie ona na swoim Insta i wszędzie zawsze jest pomalowana. Bywa sauté, ale też wiecznie ma ten sam makijaż. Było mi najłatwiej tak naprawdę z Magdą Gessler, żeby wziąć jakieś zdjęcie i z Wami o tym pogadać, makijażu. Ja myślę, że jej makijaże wzbudzają wiele kontrowersji, że wydaje się, że to jest za mocne, że kobiecie w tym wieku nie pasuje. Zawsze ma cieniem wymalowane brwi, to wiem, że cieniem, bo to po prostu widać, że to jest cień i ona swoje ma na pewno jaśniusieńkie. Zawsze robi taką dziwną minę z tymi ustami, dlatego troszeczkę wierzę w to, że ma jakiś paraliż twarzy, mięśni twarzy, bo zawsze w sposób dziwny wygina te usta, tak jakby nie mogła tego zrobić naturalnie. Ma bardzo ładną ogólnie twarz, ma piękny układ twarzy, zawsze ma troszeczkę bronzera, nie za dużo różu, ale jednak ma zaznaczone te policzki. Wszystko zawsze do siebie pasuje, nie mogę powiedzieć, że nie, chyba raz miała jakąś taką pomadkę pomarańczową do tego makijażu i to też wyglądało dobrze, bo generalnie makijaż jest chłodno neutralny, w związku z tym tak naprawdę to tylko taki stereotyp mówi, już Wam też o tym mówiłam, że tylko stereotyp mówi, że nie łączmy ciemnych oczu z ciemnymi pomadkami. Ja łączę i nie uważam, że to się gryzie i mogę komuś teraz podpaść. Naprawdę tak uważam, że to wszystko są jakieś stereotypy z zaszłości jeszcze. Ja łączę i uważam, że to świetnie wygląda i ona z tą pomarańczową pomadką też to świetnie wyglądało, ma duże usta, fajne. Ten makijaż oczu też, tak jak sobie pooglądałam inne zdjęcia, czasami jest bardziej dopracowany, czasami jest bardziej niechlujny, czasami jest to mniej wyblendowane, plamiaste, więc tak się zastanawiam, czy ona się wyuczyła tego makijażu, dobrze się w nim czuje, robi go sobie sama, czy jej to robi po prostu makijażystka, która raz ma więcej na to czasu, a raz mniej. Ciężko jest mi, słuchajcie, powiedzieć, natomiast look ma zawsze ten sam i zawsze w nim według mnie wygląda bardzo dobrze. Dajcie znać, poopowiadajcie mi, jakie są Wasze odczucia odnośnie tych osób, tych makijaży tak naprawdę. Się o osobach może nie wypowiadajmy, bo często nasze opinie są krzywdzące, a tak naprawdę nikt z nas nie zna tej osoby. To są osoby show biznesu, pokazują nam tyle, ile chcą, więc nie mamy czego tak naprawdę ocenić, bo nie mamy całego poglądu na sytuację, więc skupmy się na tych makijażach, które Wam pokazałam i dajcie mi znać, co o nich myślicie. Ja swoją opinię wypowiedziałam, więc jeżeli się do niej odniesiecie, chcecie powiedzieć, zgadzacie się bądź się nie zgadzacie, wypowiecie swoją opinię, ja będę bardzo szczęśliwa. Co do dzisiejszego makijażu, makijaż oczu został wykonany paletą Be Perfect Muted, usta Byredo Color Flashed, twarz to jest pomieszanie podkładu Velveteen z Dolce & Gabbana oraz Wet n Wild, który już muszę wyrzucić, bo się okazało, że chyba się zważył. Mam nadzieję, że dzisiaj przetrwam. Refi, bronzer kremowy, róż kremowy oraz paletka z Oriflame do konturowania twarzy, produkty sypkie i tak naprawdę to jest wszystko. No więc co? Cieszę się na te filmy, cieszę się na to, że postanowiłam, że wracam i nagrywam i postanowiłam nie zatracać tego, co już osiągnęłam tutaj i przede wszystkim nie chcę Was zawieść, bo dla mnie to byłoby najgorsze. Ja wiem, że wszyscy czekacie, chcecie tych filmów, więc po prostu proszę Was o zaangażowanie, bo bez tego YouTube nie będzie polecał moich filmów i ja dalej rozwijać się już nie będę. Taka jest prawda.
Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i czekam na wszystkie Wasze komentarze below. Pa! Buziaczki!